Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z kampanii Company of Heroes 3, kampanii włoskiej. Jak widać, nasza inwazja powoli, ale skutecznie przesuwa się do przodu. Dzisiaj w zasadzie co? Myślę, oddział tutaj, jeden, drugi tutaj będzie powoli maszerował, żeby poniszczyć te umocnienia i tak dalej. To będzie w praktyce formalność. I chcę skierować się w tą stronę do Bari, aby połączyć siły z tą dywizją. Ciekawi mnie, czy wtedy otrzymam tutaj tę jedną dywizję. Chociaż ona nagle mi zniknęła, bo tu była ta brytyjska jednostka. Teraz jej nie ma. Czy ona po prostu przegrała? Artyleria jest uszkodzona. Nie, ona tu dalej stacjonuje. Dobra, ślepy jestem. Więc może dostanę tę brytyjską jednostkę do dyspozycji. Ostatnio moje jednostki wszystkie się ruszały. Mam nowego Michela. Dobra, niech będzie następna tura. Chcę powoli wyrównać linię z drugiej strony od morza, żeby przejść spokojnie przez rzekę. Tylko ja tutaj chciałbym mieć właśnie te siły amerykańskie. Jak widać, trochę jeszcze do tego nie brakuje, plus te siły jednostki partyzantów są dość efektywne. Może uda się jeszcze je wykorzystać po tej stronie. Bo co, zwiat na Neapol? By się przydała już tutaj obrona przeciwlotnicza. Ale jak zajmę im lotnisko, to nie będą jak mieli wysyłać samoloty. To bardziej po przejściu przez rzekę zacznę chyba budować umocnienia. Tylko nie przez tę rzekę. A przez... którą? Tutaj... nie, w zasadzie... nie, tu jest kawałek tej rzeki, dobra. Tutaj też jest ta rzeka, ale ona zakręca tu w dół. Tak, wracając tu... to miasto zostało zajęte. To też da się zająć? To się robi zbyt łatwe. Pytanie, jak to będzie z tym lotniskiem? Tu jest kolejne lotnisko, jest skład z amunicją. W tym lotnisku są siły wroga. Lotnisko jest w zasięgu tych partyzantów. Ci partyzanci mają coś w zasięgu? No niestety nie bardzo. Ale dobra, spróbujmy to lotnisko, chociaż pewno będę musiał czekać. Tak, muszę czekać rundę więcej. I wtedy, jak to zgrupowanie partyzantów jest niedostępne, jedno, to nie mogę użyć żadnego, dobra. Dobrze wiedzieć. Tutaj te moje siły dostały się na tę olimpiadę. W zasadzie... póki co, to ja na razie będę tak przemieszał te jednostki. Jak wygląda sytuacja tej dywizji? Jest uleczona. To mi się podoba. Kierujemy się teraz w tę stronę. Nie wiem, czy tej artylerii nadbrzeżnej mogę się pozbyć. Nie mogę pozbyć się tego niszczyciela. Jest jakiś zbugowany. Weź udział w zawodach, tak dalej. Dobra, to jest znane. Tutaj mamy 88, ale żeby ją się zająć, to ja pójdę z tej strony. Te siły tutaj pójdą. W zasadzie zamiast tu iść dołem, to lepiej było iść tu górą, bym zajął się tym terenem. Tą górną częścią i bym spotkał wtedy swoje jednostki Foga, ale dobra. Na razie jest tak. Jest ok. Wszystko co mogło się ruszyć, się ruszyło. To lecimy z kolejną turą. Dziwi mnie, że nieprzyjaciel w ogóle w żaden sposób nie kontratakuje. Bo jedyne co, to są cały czas te samoloty zwiadowcze, które i tak nic nie dają. Commander, my people are planning a strike against German forces. An airdrop of allied weapons and ammunition would go a long way to ensuring the mission is a success. We've marked a target location for your supply plane. Aha, czyli ja muszę teraz zdobyć samolot z zaopatrzeniem, aby im tam dostarczyć zrzut. Przy okazji przypomniało mi się, że spadochroniarze, których ja tu mam, przecież mogę ich transportować takim samolotem. Teoretycznie tu mam jedno lotnisko. Oni są niedaleko. Ile by kosztował taki samolot? Nie ma miejsca. Ta maszyna zajmuje 2, ta zajmuje 4. Mitchell mi zajął to miejsce. Nie dam rady w ten sposób ich wspomóc, kuźwa. Musiałbym zezłomować Mitchella. To mi się tak nie podoba. Bo tu jest tak blisko, a zarazem tak daleko. Co tu robić? Zezłomować tego Michela? No to boli. Chyba tak, chyba trzeba będzie zezłomować tego Michela.
Dobra, tej broni nadbrzeżnej tutaj się pozbyłem. Mój okręt niech dostanie się w tą okolicę. Mamy tu kolejną baterię nadbrzeżną, której się pozbędę w kilka sekund. Przy okazji broń przeciwlotnicza. Jakbym dał kawałek dalej, to może tego bym jeszcze się pozbył. Bo ta broń ona i tak nic mi nie dawała, więc nie ma sensu w ogóle jej zachowywać. Dobra, ta jednostka nie dostanie się tutaj, bo tu powinno być 8-8. Póki co go nie widzę, więc później się jakoś nim zajmę. Kurde, demontaż. Odzyskam niewielką ilość zasobów. No dobra. Kuźwa. W takim razie... dwie tury. Trochę czasu to zajmie. Nie wiem, czy jak oni tutaj wejdą w to lotnisko, to będą mogli wtedy być zrzuceni przez ten samolot. I ta jednostka na razie tutaj musi poczekać. Tak, wiem, że ta kompania jest niewykorzystana przy okazji. Nie, nie mogę w potezie. Myślałem, że tutaj mogę ulepszyć sobie sztab, żeby uleczyć tę jednostkę. Wygląda na to, że no nie bardzo będzie musiała dojść do portu i wtedy będzie mogła być uleczona. By all accounts, the sports meet was a resounding success. I believe there was even a minor Canadian celebrity in attendance. Thank you for your support. The men and I appreciate it. I to znaczy, o, mam poziom więcej. Darmowy okręt. Okej. Okay. Ta jednostka na razie stąd wychodzi. Musi jakoś dostać się w te okolice. Niestety nie mam amunicji. Dobra, trzeba wybrać dłuższą trasę. Paliwa też mam mało. Tutaj mogę ulepszyć sobie za zasoby ludzkie. Dobra, to ulepszymy. To już jest ulepszone. Gdzieś tu jeszcze mam amunicję. W tym mieście. Za paliwo. I tu jeszcze mogę paliwo ulepszyć. Dobra, poświęcę to. W ten sposób będę miał trochę tych zasobów więcej. I teraz tak. Tutaj ta jednostka na razie przedostanie się w te okolice. Będzie miała jednocześnie wsparcie okrętowe. Niestety wsparcia Michela nie będzie. Kurczę, trzeba było go poświęcić. Tutaj chcę się zająć 88. Zanim to zrobię, to pozbędę się po prostu artylerii. Muszę tutaj każdej po kolei. W ten sposób atak na tą... miasto będzie bardzo łatwy. Tutaj przy okazji tej artylerii wroga też nie powinno być. Mam tylko wsparcie okrętowe. Okej, mam braki w zaopatrzeniu, dlatego. Oni mają wsparcie okrętu, który jest zbugowany i nie mogę się go pozbyć. No super. Those flak guns are gonna rip our ships to pieces. We need to deal with them. Scenka w 20 FPS-ach, jak to boli. To działo wygląda jakby waliło w ziemię przed sobą. Okej. Okay. Czyli tu plaże są umocnione. Niech mi nie mówi, że ja przez plażę atakuję. Listen up. These three coastal guns are wreaking havoc on our ships. So the brass have signed us up to silence them. And you drew the short straw. You can get to the coast via the western road, but the crowds have set up bunkers along the route that you'll need to destroy if you go that way. These guns are a critical part of the German defenses, so go wipe them off the map. I takie misje to ja lubię. All right, this ain't gonna be easy, but the men on those ships are relying on us. Let's go. Dobra, postawię sobie ten budynek. Potrzebuję oddziału piechoty więcej. Tutaj mam te lepsze jednostki. Dobra, niech wezmą sobie tą Sony. Wy tutaj boysy, mam samochód. Trzeba będzie tę stację z paliwem pozajmować, ze względu na... że chcę zainwestować w jak najwięcej pojazdów. Przez to, że też, że ta jednostka brytyjska dopiero zaczyna akcję, nie mam... tutaj takich ulepszeń, więc muszę dobić się do Walentyny.
Walentyna jest zdecydowanie najważniejsza do zdobycia. Dobra. Szybko zajmiemy te strefy. Jak kurde tu uciekają. Sztocwaniaki. Dobra, muszę trochę tym pojazdem być dalej od nich. Dobra, wy tutaj chodźcie, wy to naprawicie. A, no tak, tu nie ma nawet stewardów. Dobra, od razu zainwestuję sobie w ten oddział lepszej piechoty. Będę musiał zainwestować w takim razie chyba w dział przeciwpancerne. No, bunkry są tutaj. Tylko do zniszczenia bunkrów potrzebuję ciężkiej broni. A jedyna moja ciężka broń to albo 57, albo Bizon. Bishop, znaczy się, nie Bizon. Dobra, tutaj bunkier nie powinien mi zagrażać, ale ho-ho, no, pojazd nie przejedzie. Trzeba pozbyć się szybko karabinu maszynowego w takim razie. I armata, ewakuacja w takim razie. Zobacz mi tam granat dymny i ty uciekaj. Inżynierowie niech się zajmą jego naprawą. Dobra, piechota tutaj tak szybko wbiegnie. Ten lepszy, tu jest ten drugi lepszy oddział. No, bierzcie to. To się na bunkry przyda. Dobra, tego muszę się pozbyć. Dobra, ten jest zlikwidowany. Teraz tutaj chcę od tyłu podejść, żeby jak najszybciej załatwić moździerz, bo moździerz dla mnie stanowi duże zagrożenie. I tak, od razu zainwestuję sobie w ten pojazd, on jest bardzo potrzebny. Dobra, granat nasadkowy tutaj. Bierzcie tą amunicję. Dobra, mam na ostrzał artyleryjski. Przy okazji ten tutaj broni, więc jest dobrze. Muszę załatwić sobie trochę więcej porządnej broni. Punktu medycznego z 20. Na razie nie będę go modernizował, ale to dało mi do myślenia. Ale nie, wolę Bishopa. Bishop ma darmowy ostrzał. Bishop o wiele bardziej się przyda. Co ja teraz będę chciał zrobić, to zająć tutaj te strefy, ale to chyba inżynierowie dadzą radę. Ale warto by już tutaj się zacząć przemieszczać. Ale nie, najpierw bunkier. I myślę, że od tamtej strony będę się przemieszczał, chociaż to paliwo jest cenne. Dobra, te siły są już w pełni uzupełnione. Można nacierać dalej w tę stronę. Oho! Zaczynają pojawiać się kolejne problemy. Dobra, jednostki piechoty niech to zaatakują, ten się zajmie tym celem. Dziwne, że on tu musi tak to okrążyć. Dobra, jakbyś tutaj pojechał. Sztuk przynajmniej mocno obrywa. Też bojsy bardziej są efektywne od boku, ale on to jeszcze pancer Shreka, więc bez problemu daje radę. Dobra, jeden problem rozwiązany. Jest jeszcze moździerz numer 2. Kurde, tutaj kolejne siły wroga. Ile tutaj poszukuję? 120. Dobra, macie miotacz ognia. Aha, karabin maszynowy. Tu jest dział przeciwpancerny jeszcze. Dobra, zadym mi to. No kurde, powinni być zadymieni. Ruchy, 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 ruchy. Muszę się zająć tym bunkrem jak najszybciej.
Dobra, ja za z tym miotaczem ognia, oni się tutaj zajmą wszystko szybko wrogami. Dobra, wsiadajcie. I tutaj jazda. Trzeba uzupełnić to i owo. My ten niech nie podjeżdża. Najpierw trzeba pozbyć się armaty. Dobra, załatwię sobie Bishopa, chociaż nie wiem, czy... Starczy mi miejsca, ale nie, powinno starczyć. Tak, starczy miejsca na Bishopa, dobra. Więc tutaj szybko pojadę do góry, zajmiemy jeszcze ten skład z amunicją i zaczniemy teraz od tyłu atakować te 88. Tutaj karabin maszynowy, dobra, jego trzeba się szybko pozbyć. No i dobra, po karabinie. Humber nawet się spisuje. Szkoda, że on chyba jest do produkcji po odlokowaniu. Dobra, zmiana celu. On się wycofuje. Niby ma... A dobra, już zmienił cel. No nie, wróg straci jednostki. Znaczy jednostki, zaopatrzenia od swojej strony. W sumie mogę tu zrobić drugą linię ataku. Zresztą są mocno ranni. Dobra. Snajper, dobra. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Reszta też do tyłu. Ten powinien zająć się snajperem. Dobra, te jednostki mi tutaj zajmą strefę, w razie czego mam tutaj Bishopa do pomocy. O, 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 jest akurat kilka jednostek wroga. Kurczę, musieli uciekać już. To jest słabe. Wolałbym, gdyby tu była funkcja oddania jednego strzału nawet. Albo gdyby Bishop na blisko mógł chociaż zaatakować. No bo właśnie, o, nic nie robi, musi czekać. Tak zwane przeładowanie. Dobra, tych bardziej tutaj nie uleczę. To już jest naprawione. Jak się zbliżają posiłki, to nie jest fajnie. Dobra, dobra, do tyłu, granat dymny. I do tyłu. Kuźwa. Za późno zareagowałem. Dobra, ta flaga będzie teraz moja. Bishopa tu już ustawię. W sumie... Od pleców, kuźwa, do tyłu. Do tyłu, do tyłu. To trzeba rozwalić. Kuźwa, mają boysy, mają problem z tak z... No, w końcu go rozwalili. Dobrze, padło trzech. Ale zaczęli uciekać. Ten do tyłu. Mam w sumie sporo tego, więc... Rzućcie tam im granat na sat... Kurde, uciekli. Dobra. Dosłownie już uciekli wrogowie. Więc można z powrotem przejść do ataku. Zostały tak naprawdę już... Tylko dwa sektory. W tym miejscu przydałby się ostrzał Bishopem. Ale chwilowo nie jestem w stanie tego dokonać. Dobra, te ostatnie oddziały rozwalę. Bishop już przeładował, przeładował. Musi mi tu podejść ten oddział blisko. Dobra. Teraz może się cofnąć. Bo Bishop powinien to miejsce rozwalić. Samochód musi mi się wycofać. A raczej przemieszczać wraz z moimi siłami. Bo tu na tyle ja mam niestety nieprzyjaciela.
one more! That's fucking desperate! Get on those bastards, you shits! Proud to be a Gurkha! Jerry's attacking us! Bring the pressure Where'd on! Where'd it come from? Get to it! Send your Get it out! Get the rifle section ready! Do tego działa będzie chyba najłatwiej podejść. W sumie... Dobra, ci tutaj zostali zlikwidowani. Ja nawet jest w stanie tutaj rzucić granat. I... Bishop. W sumie nawet nie musiał strzelać, granat załatwił całe działo. No i super. Good work, men. We've got ourselves some Italian coastline and kept our ship safe. Okazji dodatkowe punkty dla tego. Ale wciąż nie mam darmowego Michela, to tam akurat jeszcze dużo będzie trzeba zrobić. Jezu. Optymalizacja znowu. Było to widać. Niestety. Dobra, więc willę udało się tutaj zająć. Potem trzeba będzie tutaj to miasto. W sumie tak kminie. Ale może na razie nie. Nie użyję tego. Zwiadowcy w tym miejscu nie mam. Zwiadowcę mam jedynie tutaj. Dobra, niech tutaj przyleci. Sprawdzę jednocześnie. Może te dywizje w takim razie zniszczę ostrzałem artyleryjskim. Chcę sprawdzić, jak to miejsce wygląda. Ile tutaj jednostek wroga się znajduje. I w następnej turze będzie samolot. Okej, oni są tu umiejscowieni. Tu jest ta artyleria. Niestety nie zniszczę tutaj wszystkiego. To wydaje się być bardzo efektywne, tylko oni te swoje siły uleczyli. Więc ten ostrzał będzie bardziej efektywny. Dobra, jednostka mniej. Niestety te jak zostały zranione, to i tak ten punkt je uleczył. Więc trzeba będzie tutaj się przedostać. Dobra, teraz... Szybko zerknę, dobra. Ten oddział tutaj na sobie stacjonuje. Ten. On się, już się ruszał, dobra. W tym razie zakończę turę. Bo tam ci po lewej też atakowali. Przed zaatakowaniem tego miejsca trzeba będzie dokonać tutaj ostrzału. Sir, once the sports meet was underway, I dispatched a small group to find the German snipers. They were successful. A win-win, I believe General Buckram would call it. That would be more of a twofer, Clarence, but it was a good effort. No dobra, ja tutaj dalej chcę te jednostki, żeby dotarły w to miejsce. Już dysponuję tym samolotem. Zrzut zaopatrzenia. Nie mam amunicji. O, cholipa. Dopiero w następnej turze będę miał. Ale tak to jestem w stanie zrzucić spadochroniarzy swoich. To może zamiast dostarczać właśnie zaopatrzenie. German forces have disabled one of our ships and she's sinking fast. We need to get to her and salvage what we can before she sinks. No kuźwa! To jest wkurzające, że już tutaj kolejna akcja, a do tego portu nawet nie doszedłem. Dlaczego tych sił tutaj już nie mogę używać? Tamten samolot powrócił. Muszę go naprawić. Niepotrzebnie dokonałem ostrzału artyleryjskiego tutaj. Kuźwa! Dobra, nie, ja to cofnę. Dobra, tym razem mam tę amunicję. Nie będę tutaj tego ruszał. Trudno. Popełniłem błąd. Myślałem, że ta amunicja dojdzie mi po tej turze, a jednak nie doszła. Pomimo jest pokazane 170 amunicji, to jakbym dostawał bardziej co dwie tury, nie co turę.
I kurde, to mi się nie podoba. Okej. Czyli to będzie krótka bitwa. Zaleta, że tutaj mam już Walentynę. Dobra, daj mi tutaj oddział piechoty, on się przyda. Nie wiem, z której strony zaatakują wrogowie. Więc tutaj wolę umieścić swoje jednostki. A tu jest karabin na dole. Dobra, wróć. Dział się pancerny tutaj musi na dół. Ty tu staniesz, ulep się do tego standardu. Te jednostki dam tutaj. Działo tu ustawię. Dobra, to jest ten karabin maszynowy, inżynierowie. Może w tym miejscu jeszcze mury mi się przydadzą. Worki z piaskiem dokładniej. Mam tu kolejnych inżynierów. Dodatkowo wy tu to postawicie. Działo tutaj się umieści. Tu trzeba by jeszcze posadzić. Ale dobra, mam ochronę przed piechotą. Mam przed czołgami. Te oddziały tutaj dotarły. Zachowam sobie to na ostrzał marynarki. Dobra, walki z piaskiem są, więc tu ułożę pierwszą warstwę. I od razu nałożę... Może zasieki? Tak pociągnę te zasieki, w ten sposób wróg będzie musiał z tej strony podchodzić. Okej, wrogie jednostki, czyli już tutaj... Artylerię wzywać? Nie, tu od góry chcą podejść. Zapomniałem, że tutaj też się da. Dobra, ten pojazd został rozwalony. Wy mi to tutaj zablokujcie. Kuźwa! Rozwalą mi ten pojazd, jeśli nie rozwalę ich szybko. Dobra. To miejsce sobie zablokuję, nie podejdą mi z tej strony. Wy naprawcie ten samochód. Dobra, w ten sposób tam na dół nie można już zejść. W sumie jeszcze nie ma ciężkiego sprzętu. A mam tę artylerię, więc ona niech tutaj postrzela. Dobra, to się da. Okej, tu mają moździerz, to już mi się nie podoba. Tutaj transporter podjechał. Akurat 17 funtówka, ja pierdzielę. M16. I Walentyna tutaj dają sobie bez problemu radę. Dobra, ten oddział z powrotem niech wraca do przód. Nie mogę używać na razie żadnej innej zdolności. Tu czołgi podjechały, dobra. Ostrzał floty by się teraz tutaj przydał. A wy idziecie po moździerz. Pięknie w sztuga, pancer rozwalony, niestety. Dobra, sztuk. Tak zostanie zaraz zniszczony. Nie wiem, czy jakieś kolejne jednostki tutaj do mnie nie zmierzają. O, tutaj wesp. Dobra, tego muszę się pozbyć. Artyleria. Ostrzał, wy się wycofujecie. Szkoda, że nie mogę jakoś ustalić, żeby tutaj był punkt zbiórki. Przynajmniej moja 88 bez problemu rozwali mi rozwali wrogowi moździerz, nie mi. No tylko musi tam jeszcze trafić. Okej, ten ucieka. No i to była szybka bitwa.
Takie starcia są fajne. Dobra, zrzut zaopatrzenia. Jest to prawie poza zasięgiem, ale ledwo. Ciekawi mnie, czy ten samolot mógłbym jakoś tutaj umieścić. Use the supplies you provided to loosen Germany's grip on Italy, Commander. Thank you. Aha, okej, już to działo okrętowe mam w swoim posiadaniu. Wypadło mi to słowo. Za 75 paliwa. W ten sposób ta piechota bardzo szybko tutaj się dostanie. Nie ma pokazanego maksymalnego zasięgu? Jest tutaj. Dobra, to w ten sposób ten oddział tutaj będzie mógł szybciej dojechać, bo tu dam spadochroniarzy. Ten czołg tutaj się cofnie. Od razu dam marsz. Tylko na razie ich nie będę ruszał. Najpierw pozbędę się 88. Ta maszyna jest fajna, ale tylko niestety ten oddział piechoty może być transportowany. Dobra, pozbędę się 8-8. Później bunkra, na końcu 20. Bo bunkier tu ma bardzo małe pole rażenia, więc w ten sposób mój czołg szybko dojedzie. Dzięki temu ta piechota też szybciej tutaj się dostanie. Bo, no, to jeszcze mi tutaj zagraża. Więc zastanawiam się... Czy jest opcja jakoś przenieść samolot? Zmiana lotniska, 50 paliwa. Okej, czyli mogę. To mam zamiar to zrobić, bo ten oddział piechoty po tej turze rozwali ten bunkier, czołg tu podjedzie, to potem nie wiem, czy zdąży tutaj tak szybko ich dostarczyć. Mam nadzieję, że uda się. Jeszcze tutaj sobie popatrzmy. Okej, tu mamy armatę do rozwalenia, ale... Tu jest 8-8. Dobra, może na razie artylerią się zajmę. Przynajmniej dostanę za to amunicję. Ten brytyjski oddział, kolejne 5 punktów. Nie, on dopiero ma 5 punktów i w ten sposób mam od razu walentynkę. I tu jedynie jeszcze będę potrzebował 2 punktów na odblokowanie Stewarta, bo on się później przyda. Oho, tu jest paliwo. Trzeba będzie to zająć. I dobra, chyba wszystkie moje jednostki są na razie ruszone, więc coraz większy teren tej mapy należy do mnie. Ale tu jeszcze mamy daleko, daleko do przejścia. Z tego co widzę. Nie wiem, czy tu dalej... Nie, dalej na pewno jest, bo to aż do Rzymu trzeba dojść. Też tamtych terenów nie widać, żeby były zajęte. Ale chyba ta mapa będzie jeszcze większa, więc mam nadzieję, moi drodzy, że ten odcinek wam się podobał. Widzimy się w następnym, więc zostawcie łapkę w górę i trzymajcie się. Na razie.